witam się z wami w kolejnym vlogu. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Jesteśmy nad morzem, na babskiej wyprawie z dziewczynami. Właśnie wyszło piękne słońce i chciałyśmy skorzystać z tej pogody, żeby porobić kilka fotek, pooddychać. No i zapraszam was na dzień. Zmarznięte, ale szczęśliwe, co? Tak? Szczęśliwe? Tak! Tak! Of course! Wróciłyśmy teraz na moment dosłownie do pokoju. Chcemy się szybko przebrać w inne stylóweczki, może mniej takie, wiecie, eskimosowe. I jedziemy do knajpy. W knajpie, w której w ogóle raz byłam, jak byliśmy w Kołobrzegu na jeden dzień. Nazywa się Wichłacz i Ewa też dostała polecenie od koleżanki właśnie, żeby wybrać się do tej knajpy, więc jedziemy, zobaczymy. Ty, Asia, też tam byłaś, tak? Tak, kocham Wichłacz, to jest najlepsza knajpa w Kołobrzegu. Widzicie, więc są trzy rekomendacje, ale ja też byłam, jadłam tam wtedy obiadek jakiś, drinka piłam i było pysznie, więc dzisiaj też mam nadzieję, że będzie. Pyszne. Okej, okay, lecimy. Zanim, słuchajcie, jeszcze wejdziemy, pokażę wam, póki jest ładnie, jasno, nasz widok z pokoju. Mamy, słuchajcie, z Asią w ogóle sypialnię. Tak samo z takim oknem i z takim widokiem. Rano było niestety brzydko, jak się obudziłyśmy, ale teraz się tak rozpogodziło, że naprawdę, no, jestem zachwycona tym widokiem. Sztos, sztos, sztos. Przyszliśmy, słuchajcie, po dziewczyny do pokoju obok, żeby się tutaj zabrać. I Ewa, słuchajcie, ubrała się dzisiaj po prostu jak gwiazda filmowa. Patrzcie, patrzcie, no. Ale to jest Moody, kochane, przepraszam. Tak, Moody, nawet leggings cieplutki. Elegancko, nie, serio. Ja wiem, w tych oksach. Okulary. Tak, tak. Jesteś taka fashion. Dobra, idziemy. Fashion, aż Ewa, zapraszam. Poczekaj jeszcze, ja tu jestem kierowcą. Macie takiego fashion kierowca? No, no. Zapraszam serdecznie, moje drogie panie. Zawsze jest ten moment, że dziewczyny mówią, Klaudia i Asia mówią tak. No to wychodzimy! A Zola, albo ja, nie, nie, poczekaj, jeszcze muszę telefon. Daj mi bluzę. Poczekaj, daj bluzę. Nie, czekaj, jeszcze, tak. Ładowarka, Ewa, a gdzie jest telefon? Nie wiem. Tak. To Klaudia się musisz przyzwyczaić, bo tak u nas... Już mnie Asia tutaj ostrzegła, że tak, no wiesz co? No wiesz co? Takie pomówienia na nasz temat są? Widzicie, co, jakbyśmy inaczej by w pokoju, to by się to równoważyło. No dokładnie, to by się równoważyło, aż tak się podzieliłyśmy. To były pomówienia, a to są niestety fakty. Suche fakty, moi mili. Zapraszają. 15 minut później dziewczyny szukają karty od pokoju. A my po prostu z Asią mokre, mokre. Żeby nie było. Tak, tak. Dosłownie. Gotowe! Dojechałyśmy na miejsce, ale niestety w tym Wichłaczu nie ma w ogóle miejsc. Wszystko jest porezerwowane full, także idziemy do knajpy obok. Mamma. Podobno też z polecenia koleżanki Ewy, mamy nadzieję, że będzie smacznie i będą miejsca. Już wiemy, że jest na szczęście miejsce, jest jeden stoliczek wolny, więc pani dla nas sprząta i mamy miejsce. Nie będziemy musieli nigdzie szukać i jechać dalej. Zamówiłam sobie krem z pomidorów, jest, widzę, z mozzarelką i z suchym chlebkiem, cieplutkim jeszcze. Coś z tyłu focacci chyba, także no, bardzo ładnie pachnie. Zojcia też dostała jedzonko i zobaczcie, jak pięknie to wygląda. To jest risotto z owocami morza, tak? Z mulami, tak, tak, tak. Pojedzone, wróciliśmy do hotelu, mamy w ogóle miejsce przy samej windzie, więc... Specjalnie. Bardzo dziękuję. Dokładnie, bardzo dziękujemy. Specjalnie dla nas. Co one robią? Klaudia, tak się nie da żyć. No, one tam jeszcze są. No, my znowu z Asią czekamy na dziewczyny jeszcze w aucie. Ale wracamy, ogarniamy się, nagrywamy jeden film do Ewy na kanał i dzisiaj mamy plan oglądać Hailey. My wszystkie fanki po prostu Hailey'u i będziemy oglądać. Idziecie? Co? Kusie, maty. Te znowu się czołgają, gzdrają. Słyszałaś to? Co? Nie chciałabym się wysiadać. To już tak. No to chociaż się idziemy same. Mamy pokój razem. My sobie czekamy. W dupie was, mam. W dupie was, mam, bo Asia będzie. No i idziemy. Mamy mnie tu wstawę 3 dni. No więc sobie same, dobrze, że sobie razem. Swój apartament. Dokładnie. My, słuchajcie, z Asią mamy taki porządek. Jesteśmy takie zadowolone. Nam się świetnie razem. Nam się mieszka. Tylko problem polega na tym, że idziemy spać po 4 w nocy. Tak, właśnie. Za dobrze gada. Tak, nie, nie, nie zamykamy się. Dokładnie.
Jesteśmy już w pokoju z Asią i zobaczcie, my właśnie taki mamy widok i specjalnie pokazałam wam to przed wyjściem, bo już jest ciemno, ale mimo wszystko dalej widać latarnie. Okej, teraz wszystko się odbija w szybie, ale są latarnie i naprawdę widok dzisiaj jest super, bo wczoraj tutaj była mgła. Prawie w sole jak przyjechałyśmy nie było nic widać, nie? No, ale naprawdę bardzo, bardzo ładnie tutaj jest. To była okropna pogoda, bo wylał deszcz. Tak. Ja jeszcze mam takie oczywiście szczęście, że zawsze na wyjeździe trafia mi się okres i wczoraj poszłyśmy na jacuzzi i bardzo dobrze, bo coś czuję, że po prostu zaraz zostanę okres. Jak jechałyśmy do knajpy, to podjechałyśmy do apteki i kupiłam sobie Panadol. To jest właśnie taki lek typowo na miesiączkę, bo to jest Panadol Femina i on jest rozkurczowy i przeciwbólowy, więc wzięłam dość szybko i wydaje mi się, że udało mi się trafić przed tym najgorszym bólem. Ale ostatnio na miesiączki brałam ciągle Nimesil rozpuszczalny w wodzie i też bardzo fajnie mi się sprawdzał, ale zapomniałam wziąć ze sobą na wyjazd, mam tylko jedną saszetkę, więc stwierdziłam, że kupię sobie coś innego. I ten Panadol już kiedyś brałam i wam nawet polecałam. Jest serio spoko, bo jakby działa jakiś lek przeciwbólowy, plus jeszcze macie tutaj substancję rozkurczową, tak jakbyście dodatkowo musiały po prostu dobrać do tego NOSPę czy coś takiego. A tutaj macie dwa w jednym. Także tak, wziąłam i czuję się na razie całkiem spoko, więc pod tym względem jest okej. Mamy w ogóle plan z Asią robić dzisiaj Francuzy próbne. Asia, ty nigdy nie miałaś takich Francuzów? Nie. Nigdy. Tak, miałam tylko, bo ty chcesz mi zrobić takie dwa. Mhm. To ja miałam tylko kiedyś takie, nie wiem czy z Francuz, no. Taki tu przez środek. Mhm, no tutaj. Ale miałam taki bardzo, wiesz, taki ściśnięty. Ściśnięty, okej. Okej. Ja chcę zrobić właśnie się takie dwa Francuzy i jakby wywinięte na zewnątrz. Kto jest w temacie, to wie o co chodzi. Więc zobaczymy, czy się Asi spodoba. Ostrzegłam je, że jeżeli będzie się zaczęła, to żebym się nie obraziła, ale ona je rozplącze. Ale nie ma problemu. Ja lubię czesać włosy, lubię się bawić, także nie ma problemu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będziesz zadowoloną klientką. Asia jest wymagająca, więc nie jest tak łatwo sprostać jej wymaganiom i oczekiwaniom. Już się poznałam na Asi. A powiedz jeszcze, że Asia ma wątpliwości, jak może zamiar ujarzmić moje baby hairy po prostu, które mi odrastają. Damy w takim radę. Tempie. Ja się bardzo cieszę z tego generalnie, że rosną. Te włosy rosną. Tylko wiecie, problem polega na tym, że chcecie, nie wiem, na przykład coś z tymi włosami zrobić albo je spiąć, no. On to wszystko żyje swoim życiem. Tak. Do kucyka zawsze możesz sobie jakimś takim klejem, ale do włosów, tak, nie? Ulizać. Tak, jak na wyjeździe na no wyjeździe. Tak. Mi się nie chce, przywiesz, brać z sobą lakieru, pasty i tak dalej. To jest problem. Związać włosy i mieć tu wszystko w jedno, nie. No. Bo to po prostu jest. Żyje swoim życiem, tak jak powiedziałaś. Oddzielna impreza. Słuchajcie, warkoczyki tak wyszło przed jakby wyciąganiem i takim rozburzaniem trochę warkoczyków. I Asia właśnie teraz zastanawia się, co zrobić. Tak mi się podoba, że nie wiem, co mam zrobić. No, ale Asia jest gotowa, słuchajcie, na hajlik. Ja jestem gotowa. Spójrzcie, jaka stylowa. No. To nie, to tak powinno stanąć. O. No, zajebiście, ale serio, bardzo cię pasują. Zmyty, makijaż. Nadajesz się. Włosy zrobione, ja mogę wychodzić. No, mega. Asia sobie tutaj poprawia makijaż i tutaj wam wyda już oficjalną rekomendację. Ja jestem zachwycona. Już powiedziałam Klaudii, że ja teraz po prostu będę musiała z Warszawy jeździć do Brawy Górniczej po prostu. Na fryzurę? Tak, na fryzurę. I to nawet nie, że na imprezkę czy coś, tylko naprawdę mi się tak... Tylko na walkę. No tak, to swoją drogą na walkę, tak. Ale jakoś, nie wiem, tak się ogólnie się dobrze czuję. Tak, to jest w ogóle bardzo pasują spięte włosy, a nie każdemu pasują. Super, nice. Bardzo mi się... Polecam serdecznie. Słuchajcie. Teraz będą dziewczyny przyjeżdżały, wiesz, pisały tak. W DM-ach, że chcą warkocze, więc aż tak bardzo nie polecaj. Ale nie, ja jestem naprawdę zdziwiona. Nigdy też nie miałam takiej fryzury. No. Więc taka byłam trochę, wiesz, miałam... Nie wiedziałaś, czego się spodziewać. Takiego jednego zebranego. A to nie wygląda tak super, no. No to było chyba na jakieś w ogóle wesele. Mm-hmm. Wtedy miałam taką, żeby było mi w miarę wygodnie. Mm-hmm. Ale no... Fajnie, fajnie, super. To ja jestem zachwycona. No i wczoraj, słuchajcie, pooglądany hajlik, a teraz już pora wracać do domu. Jesteśmy już w drodze, jedziemy, czekamy na dziewczyny, oczywiście jak zwykle z Asią. Zaskoczenie pełne. Tak, czekamy na Zolę i na Ewę. Byłyśmy szybko coś zjeść, byłyśmy w knajpie przy Poznaniu, nazywa się Soho i naprawdę było smacznie. Pyszne. Także możemy wam polecić. No i wracamy do normalności, do nowego tygodnia, jutro praca.
wróciłam już do domu, mamy następny dzień, właśnie wróciłam z zakupów z Lidla. Kupiłam trochę takich różnych rzeczy do domu, typu środki czystości, kapsułki do prania, jakiś odplamiacz do ubrań, zapach, odświeżacz powietrza, nie odświeżacz powietrza, odświeżacz zmywarki. I oprócz tego kupiłam jeszcze nabłyszczacz i taki produkt, który dba o higienę zmywarki. No i właśnie czytam, jak się tego używa, bo nigdy wcześniej tego nie używałam. I co dziwne, jest napisane na tyle, że trzeba włożyć ten produkt do pustej zmywarki, odkleić tylko tą etykietę, wrzucić do koszyczka na sztućce, zamknięte z zakrętką, nie odkręcać jej, nie wkładać żadnych naczyń do zmywarki, no i jakby włączyć pełne mycie. Zdziwiona jestem, myślałam, że gdzieś to się wlewa, a tutaj jest napisane właśnie, że tylko i wyłącznie wrzucamy właśnie coś takiego do koszyczka. No dobra, włożyłam w taki sposób, jak było napisane na opakowaniu. No i teraz zamykam i włączam na 65 stopni, czyli ten program, wiecie, jakby wystraszyłam się trochę o tą zmywarkę, więc stwierdziłam, że kupię coś takiego, żeby o nią porządnie zadbać. Jak już się chciała zepsuć, to trzeba zadziałać. Zmywarka wstawiona, a ja Wam dogrywam tą końcówkę telefonem, bo zaginął mi aparat. I słuchajcie, odkąd przyszłam do domu dzisiaj po pracy, przeszukałam całe mieszkanie w poszukiwaniu aparatu. Byłam w samochodzie, zajrzałam pod siedzenia, przejrzałam bagażnik i mówię, kuźwa, nie mam aparatu do vlogowania. Tego, którym nagrałam dla Was poprzednią część vloga. I serio, ja jestem taką osobą, która jak coś zgubi, to strasznie się irytuje, strasznie się denerwuje, bo ja na co dzień raczej nie gubię rzeczy, raczej mam wszystko tak poukładane, zorganizowane, że wszystko ma swoje miejsce w domu i w ogóle w moim życiu, że jak ja coś zgubię, to dostaję po prostu szału, irytuję się na maksa i tak właśnie było. Ja po prostu chaotycznie, nerwowo szukałam po prostu wszystkich, nawet takich durnych miejsc, typu śmietnik, typu lodówka, zastanawiając się, że może wczoraj byłam zmęczona i włożyłam to gdzieś po prostu nie myśląc. No ale nie, mówię, nie ma. I ostatnią deską ratunku i taką myślą, która mi przyszła, mówię, kurde, może zostawiłam ten aparat w aucie u Ewy. I napisałam do Ewy, Juri poszedł sprawdzić do samochodu w garażu i okazało się, że tak, że aparat został u Ewy. Także po prostu ogromna ulga. Całe szczęście, że się znalazł, bo byłam już naprawdę wystraszona. Po pierwsze sprzętem jako aparatem, bo trochę kosztował, a druga sprawa całym materiałem, który miałam z wyjazdu i który jest super pamiątką i każdy mój vlog jest właśnie dla mnie takim filmem, dzięki którym mogę sobie zachować gdzieś wspomnienia z różnych chwil, także ów, znalazł się. W moim poprzednim vlogu na kanale chwaliłam Wam się, że wzięłam udział w kampanii Sinseya i dostałam od Sinseya też taką paczkę z różnymi produktami, z różnymi ich nowościami i między innymi z tą świecą sojową Autumn Orchid i powiem Wam, że przepięknie pachnie. W ogóle bardzo ładnie też wygląda, jest w takim fajnym brązowym szkle, ma drewniany knot. Super. Jak lubicie świeczki, ja oczywiście jestem fanką świeczek, to zerknijcie sobie na nową ofertę Sinseya. Po części się rozpakowałam, przeszukując torbę, czy nie ma na pewno w niej aparatu, no ale zostało mi jeszcze troszkę rzeczy do rozłożenia do szafy. Pranie mam już wrzucone, posegregowane, no ale po prostu tak mi pochłonęło to szukanie aparatu, że już nie mam głowy do tego, także lecę się kąpać, ale zanim to jeszcze muszę powiesić pranie. A w sumie to powiesić pranie, a przed powieszeniem prania sprzątnąć to, które już wisi suche, także no... Jest już trochę późno, ale chyba jeszcze troszkę pracy jednak mnie dzisiaj czeka. Jeszcze zanim pójdę się myć, pochwalę Wam się, jak pięknie odrastają mi monstery. Były w kiepskim stanie, tak pod jesienią. Myślałam, że już nic z nich nie będzie, ale na szczęście pojawiają się nowe, piękne, świeżutkie listki. Lecą w kierunku okna, bo tam jest słoneczko. Druga monstera tak samo rodzi... Nowe listki, tutaj. Ten jest chyba stary, ale no, pięknie. Cieszę się bardzo,
bo bardzo lubię monstery. Oczywiście te liście u góry są tylko takie dekoracyjne, kupione w Ikei, żeby po prostu kwiatek wydawał się gęstszy i taki, wiecie, bardziej obfity. No, także cudownie, cudownie. Ale jak macie jakieś rady, jak pielęgnować monstery, to możecie dawać znać, bo ja po prostu podlewam je wodą i przecieram je wilgotną ściereczką. Czasami też je pryskamy mgiełką, ale jak macie ewentualnie jakieś odżywki lub sposoby na nawożenie, to wpisujcie mi koniecznie w komentarze, chętnie poczytam. A teraz już faktycznie lecę się myć i lecę odreagować. Muszę zrobić sobie melisę, bo naprawdę mnie takie zgubienie czegoś kosztuje na maksa dużo nerwów, irytacji i muszę nad tym popracować. I myślę, że to jest kolejna rzecz, nad którą powinnam właśnie się skupić, jeśli chodzi o taki rozwój osobisty i takie dbanie o lepszość, nie, co jaka tam w ogóle, dbanie po prostu o siebie i o taką, no po prostu taki rozwój. No, muszę nad tym popracować, bo to jest coś, co męczy mnie bardzo, bardzo, bardzo. Albo po prostu jeszcze bardziej się zorganizować, żeby nic nie gubić. Może to będzie lepsze. Nie wiem. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zmykam do kąpieli, do spania. Przesyłam Wam buziaki i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!